Zwycięstwo nad szatanem. Darowano nam zwycięstwo nad szatanem, przecież Chrystus go pokonał, z tej gigantycznej walki on wyszedł jako zwycięzca. Zostaliśmy zbawieni spod panowania ciemności, spod władzy szatana, którego niewolnikami musieliśmy być przez całe swoje życie, lękając się śmierci. Szatan miał do nas prawo, dlatego że grzesząc sami mu się oddawaliśmy pod władzę. Wskutek każdego nowego grzechu oddajemy kolejne prawa w jego ręce i stajemy się jego prawnymi dłużnikami. Sami się zamykamy w ciemnicy i oddajemy się w niewolę diabła, dobrowolnie oddając mu władzę nad sobą. Ale przyszedł Chrystus i swoją krwią nas odkupił. Zniszczył nasz podpis pod wekslami, który świadczył przeciwko nam, wyprowadził nas z ciemnicy i niewoli i darował nam życie i doskonałą wolność. Przecież napisano jeśli Syn Was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Jana 8:36. Oczywiście musimy pamiętać, że nasze zwycięstwo jest uwarunkowane pewnymi sprawami, na które musimy się dobrowolnie zgodzić, bo Biblia nie daje żadnych obietnic bez wypełnienia warunków. Zwrócimy uwagę na podstawowe trzy z nich. Pierwszy. Całe nasze minione życie musi być pod mocą odkupieńczej krwi Jezusa. Nasze Życie powinno być umieszczone na krzyżu. W przeciwnym razie szatan, jako szukańczy kupiec, będzie nam przedstawiał wciąż nowe rachunki, twierdząc, że są jeszcze niezapłacone. A my mamy w rękach prawdziwe pokwitowanie świadczące o spłaceniu każdego długu. List do kolosan, dwa, trzy i wiele innych. W objawieniu 12.11 czytamy na temat świętych a oni zwyciężyli go przez krew Baranka i słowo-świadectwa swego, to wcale nie znaczy, że oni z nim walczyli. Nie. To znaczy, że oni byli nieustannie obmyci krwią Baranka tak, że kiedy diabeł przychodził, nie znajdował w nich nic, co mógłby wytknąć swoim palcem. Nie znajdował odkrytego miejsca, które mógłby zaatakować i zranić. Mam źródło, które czyni nas zabezpieczonymi od wszelkich rozpalonych strzał diabelskich. To źródło, o którym mówi prorok Zachariasz. To drogocenna krew Jezusa Chrystusa, w której musimy być nieustannie zanurzeni przez wiarę i która musi nas całkowicie pokrywać. W przeciwnym razie możemy dowoli mówić szatanowi o odkupieńczej i oczyszczającej mocy. Ale jeśli nie jesteśmy faktycznie w niej obmyci, to diabeł będzie się z nas śmiał i szydził. 2. Nie wolno nam w żadnym wypadku ulegać jarzmu ciemności, a to znaczy, że nasze serce i nasze życie musi być całkowicie przejrzyste. Nie może być w Tobie znalezione nic, co należy do ciemności, bo w ciemności znajduje się tron szatana. Tyle miejsca, ile zajmuje w Tobie ciemność, tyle miejsca zajął w Tobie szatan, które notabene słusznie nazywa swoją własnością. To jest powód, dla którego wielu jest nadal dręczonych przez szatana. Nigdy jeszcze nie zostali dokładnie oczyszczeni, nigdy jeszcze nie ujawnili pełni swoich ciemnych uczynków, nigdy jeszcze nie wyznali swoich grzechów, nie nauczyli się jeszcze słów z listu Jakuba, czwartego rozdziału, od ósmego do dziesiątego wiersza i dlatego nie są jeszcze w stanie zrobić tego, co Jakub mówi w cztery siedem. Szatan wciąż jeszcze idzie ich śladem. A dlaczego? Bo wciąż ma do nich prawo. Jeszcze nie wyznali wszystkich swoich grzechów, już dawno uważają się za wierzących, a co za tym idzie, pobożnych i czyżby znów musieli zacząć od wyznawania swoich grzechów? Czy to jest konieczne? Tak, konieczne. Takie grzechy są podobne do uchwytów, za które szatan łapie i może tobą potrząsać, ile mu się podoba. Są jak haczyki na tobie, na które może zarzucić linę, aby cię związać. Dlatego trzeba je odciąć, odrąbać, nawet jeśli potem stanie się kaleką. Marek, 9 rozdział, 45-47 wiersz. To dla ciebie o wiele lepsze. Nie wstydź się wyznawać swoich grzechów. Nie wstydź się. Koniecznie trzeba je ujawniać, aby światło je oświeciło. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Efezjan 5, 13. Ten, kto się wstydzi wyznawać swoje grzechy, pozostaje po tej samej stronie co szatan, ale wtedy nie może być mowy o zwycięskim życiu. Szczere, nawrócenie polega na osądzeniu przez Boga ludzi i duchów i musimy przejść ten osąd. Ten, kto wstydzi się postąpić w ten sposób, obciąża się na wieczność. Nic nam to nie da, gdy powiemy tylko Bóg o tym wie, ale przecież nasz grzech widziało jeszcze wiele innych oczu. Dlatego musimy wyspowiadać się nie tylko przed Bogiem, ale i przed światem duchów. Spójrz na historię Joba. W księdze Joba, 11. rozdział od do 19 wiersza, znajdujemy wspaniały opis zwycięskiego życia jeżeli usuniesz to co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony. Wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które przepłynęły, jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie ona jak poranek. Możesz ufać bo jest jeszcze nadzieja. Pewne ochrony położysz się bezpiecznie, będziesz leżał i nikt cię nie przestraszy, a wielu zabiegać będzie o twoją łaskę. 3. Nie możemy walczyć z Szatanem i drażnić Go swoją pewnością siebie. Ten, kto z Nim walczy, ten nie wie nic o wojnie. Nie jesteśmy w stanie z Nim walczyć, bo jest dla nas zbyt potężny. Nasza walka z Nim nie jest aktywna, ale pasywna. Izraelici nie walczyli z aniołem, niszczycielem, a tylko pomazali swoje odrzwia krwią baranka i ukryli się za nimi, ufając Bogu. My musimy ukryć się w Jezusie i jego krwi. Podobnie do tego, jak między Izraelitami a Egipcjanami był słup ognia, tak między nami a niszczycielem musi stać Jezus. Rozumie się samo prześcił, że przebywanie w Jezusie. Nie oznacza tylko jak wielu myśli przebaczenia grzechów i taką społeczność z Nim, gdy człowiek czasami spojrzy na Niego, czasem Mu podziękuje, albo wznosi do Niego swoje westnienia, próbując nieraz o Nim pomyśleć, regularnie czytając swoją Biblię, modląc się i nieraz okazując nabożne uczucia. Przebywanie w Jezusie oznacza złączenie się z Nim we wszystkim w jedno, to zjednoczenie zaczyna się na krzyżu, a to znaczy, że wespół z Nim jesteśmy ukrzyżowani, pogrzebani i razem z Nim zmartwychwstaliśmy. Musimy stać się niewidzialni i niesłyszalni, ukryci w Chrystusie. Umarli dla wszystkiego, co nie jest Chrystusowe. W umarłych już nikt nie może mieć swojego udziału, nawet diabeł. Na ile żyjesz własnym życiem, na tyle oddajesz nad sobą władzę Szatanowi. W jakim stopniu żyjesz dla siebie, w takim żyjesz dla diabła? Żyjący dla siebie prowokują szatana, by ich kusił, ale w jaki sposób wszedłeś w społeczność z Jezusem wskutek śmierci, w taki sposób wszedłeś w żywą z Nim społeczność, ani trochę więcej. Nie osiągniesz nic więcej ani modlitwą, ani wiarą. Dla dziecka Bożego dużo ważniejsze jest zajęcie właściwej pozycji niż tylko trwanie w modlitwie. To jest wojna wiary. Wszystko inne jest walką wynikającą z własnej woli i ciała, kiedy człowiekowi na chwilę się wydaje, że może walczyć sam z diabłem, a po chwili boi się służące jak piot Nic tak nie rozwściecza szatana jak chęć, by stać się silniejszym od Niego. Jeśli spotka nas poza miastem schronienia, to zaczyna straszną zemstę. Oto skąd pochodzą te niesłychanie straszne, grzeszne upadki. Po objawieniu 12.11 mówi się o trzech rodzajach oręża, którego musimy używać przeciwko temu potężnemu wrogowi. Dzieci Boże zwyciężają go. Pierwsze. Przez krew Jezusa. Drugie. Przez słowo swojego świadectwa. Trzecie: przez siłę, by ofiarować swoje życie w służbie Bogu. Zwycięstwo nad grzechem. Następnie musimy zwyciężyć grzech. Syn Boży prawdziwie uwolnił nas od władzy grzechu oraz od winy, którą ten grzech spowodował. To, co było nie w naszych siłach, tego dokonał Syn Boży, pokonując grzech w ciele. Kiedy mówił tu o grzechu, to zupełnie nie myślę o naszej zabrudzonej wszelkiego rodzaju grzechami przeszłości. Każde dziecko Boże mają pokrytą krwią Chrystusa, ale mam na myśli ten grzech, który codziennie próbuje używać naszych członków jako swoich, aby przejawić swoją siłę w naszym śmiertelnym ciele. Kiedy mówię do dziecka Bożego: Jesteś już wolny od wszelkiej winy grzechu. Jezus uwolnił Cię od niej, kiedy oddał swoje życie jako ofiarę zobowiązania na krzyżu. Jest ono w stanie cieszyć się i wierzyć w to. Jeżeli pójdę o krok dalej i powiem: Jesteś także wolny od mocy grzechu, od której codziennie uciekasz, to patrzy na mnie ze smutkiem i wyznaje: Niestety, nie mam jeszcze takiego doświadczenia. Tak, walczę z grzechem czasem nawet z powodzeniem, ale nie mogę jeszcze powiedzieć, że prawdziwie zwyciężyłem. Do tej pory nie znalazłem jeszcze tego, co obiecuje Biblia i co widzę już u niektórych. Nawet nie wiem, czy chrześcijanin może w tym życiu doświadczyć pełnego uwolnienia. Drogie Boże dziecko, ja także kiedyś znajdowałem się w takim położeniu jak ty, ale nie zadowolało mnie częściowe odkupienie i uwolnienie. Chciałem wejść na całkowitą wolność, którą obiecuje pismo, i dlatego walczyłem do krwi. Ale walczyłem zupełnie daremnie, bo nie rozumiałem, co to znaczy: Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Wszystko, co posiada posiada tylko dzięki wierze, ale kiedy tylko przestaje wierzyć, wszystko traci. Do dziś jeszcze pamiętam, kiedy klęczałem przed Bogiem i poważnie myślałem, czy nadal mam tak żyć, czy się wycofać. Wiedziałem już wtedy wystarczająco dużo o chrześcijaństwie, aby czuć się nieszczęśliwym. Miałem już dość życia, które składało się z wzlotów i upadków, gdy w jednym momencie grzeszyłem, a w następnym pokutowałem. Doszedłem do stanu, w którym zupełnie już zwątpiłem w pełne zbawienie i patrzyłem z niedowierzaniem na tych, którzy o tym mówią. Przekonywałem sam siebie, że oni także nie mają tego w praktyce, a tylko opowiadają teorię. Ale Bóg. Bogaty w miłosierdzie zmiłował się nade mną i darował mi światło przez swojego ducha i swoje słowo, także mogę dzisiaj powiedzieć, że mój pokój dzisiaj jest o wiele głębszy niż wcześniejsze niepokoje i zmartwienia. A stało się to tak. Zdarzyło się, że czytałem szósty rozdział listu do Rzymian, i było to tak, jakby w tym samym momencie światło z wysoka, stąpiło na ten rozdział. To, co przez długi czas wydawało mi się ciemne i było przede mną ukryte, nagle okazało się przejrzyste, tak lekkie, tak jasne, tak cenne, że ukazało mi się jako nowa Ewangelia. Każdy werset tego rozdziału jawił mi się zmęczonemu i znużonemu człowiekowi jako kawałek niebiańskiego chleba, jako promień światła z góry. Siedziałem i jadłem tak jak Jonatan i Atmiot w lesie, a moje oczy stawały się coraz jaśniejsze. Było to tak, jakby świeciło na mnie słońce: tu i tylko tu jest droga, która prowadzi od zwycięstwa do zwycięstwa. Tylko tu. Może być objawiona tajemnica życia zwycięskiego. Chrześcijanin nie może żyć i śpiewać o zwycięstwie w namiotach sprawiedliwych, nie zrozumiawszy szóstego rozdziału listu do Rzymian. Jestem przekonany, że Szata niczego bardziej nie pragnie, jak ukryć przed nami te prawdy o zwycięskim życiu. On nie ma nic przeciwko temu, gdy wiele się głosi na temat uświęcenia, ale omijając prawdy z tego rozdziału. Jest pewien, że ludzie, którzy szukają uświęcenia, szybko się zmęczą i zniechęcą na swojej drodze. No, nie ma nic bardziej męczącego od cielesnej walki o to, o co walczył święty Boży syn. I taki stan jest bardzo groźny. Zmęczenie sprawia, że człowiek staje się głuchy. Całą naukę o uświęceniu możemy wyrazić słowami Pawła. Jeśli z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. 2 Tymoteusza 2,11. W jakim stopniu osiągnęliśmy społeczność z Jezusem przez śmierć, w takim stopniu będziemy mieli z nim społeczność przez życie. Dlatego dla dziecka Bożego tak ważnym jest, by być pogrzebanym razem z Chrystusem, aby sprzeciwić się wszystkiemu, co nas otacza, jako martwy dla świata. Taka właśnie jest główna myśl szóstego rozdziału listu do Rzymian. Nasz stary człowiek jest ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Razem z nim umarliśmy dla grzechu, dlatego jesteśmy od Niego uwolnieni i dlatego musimy przez wiarę zachować ten stan. To ukrzyżowanie z Chrystusem nie może być jednak rozumiane tak, jakbyśmy musieli przejść przez fizyczną śmierć. Jakbyśmy się stali zupełnie niepodatni na pokusy do grzechu. Nie. Tutaj chodzi o odpowiednie stanowisko wiary. Na nie wskazuje bardzo jasno wiersz jedenasty, gdzie napisano: Uważajcie się, wtedy dopiero następuje ta skuteczna walka wiary, która nie osiąga czegoś sama z siebie, ale która wkracza w to, co już zostało osiągnięte, pozostając w tym. Być ukrzyżowanym oznacza pozostać poza wszelką działalnością. Osoba wisząca na krzyżu może żyć przez jakiś czas, ale nie jest już w stanie nic zrobić ze swoimi rękami i nogami. Jeśli ktoś, kto został ukrzyżowany, zostanie zdjęty z krzyża i zachowany przy życiu, może powrócić do aktywności, tak jak to jest w przypadku kogoś, kto został ukrzyżowany z Chrystusem. Jak tylko Porzuca swoje położenie, to znaczy stan przebywania w Chrystusie, to wraca od razu do tego, kim był wcześniej. Nasz stary człowiek znajduje się jakby w stanie zamrożenia. Jeśli go zostawisz w tym stanie, będzie wyglądał jak martwy, ale jeśli go z tego stanu uwolnisz, to obudzi się do życia. W Chrystusie, w Synu Człowieczym, który jest głową człowieczeństwa, umarliśmy dla grzechu. Ale, jak powiedziane było powyżej, ten stan można zachować tylko przez wiarę. W tym stanie można przebywać tylko dotąd, dokąd uważamy się za martwych dla grzechu. Nie umieramy codziennie, ale jak Chrystus umarł raz za grzech, tak i my umarliśmy z nim. Jeśli musimy umierać przez cały czas, musimy doświadczać żądła śmierci przez cały czas. A to jest bardzo bolesne. Ten, kto został ukrzyżowany z Chrystusem, mówi, podpisałem nakaz śmierci starego człowieka, nie mam już nic wspólnego z tym, co należy do niego. Trzeba też nauczyć się cierpliwości, nie zapominać, że nawet Abraham, ojciec wierzących, musiał nauczyć się ufać Bogu, a w jego życiu były wzloty i upadki. Jednak wiedza ta nie powinna być dla nas poduszką komfortu, ale pocieszeniem w czasach przygnębienia i rozpaczy. Nie powinniśmy zapominać, że dzieci Boże również rodzą się jako małe dzieci, które muszą być pielęgnowane i później muszą dorosnąć. Przy okazji musimy wspomnieć jeszcze o niektórych momentach, których nie możemy ominąć, jeśli chcemy osiągnąć życie w zwycięstwie nad grzechem. jeden. Musimy postanowić, aby zdecydowanie opuścić wszystko, co w taki czy inny sposób wiąże się z grzechem. Nie wystarczy tylko opłakiwać spługawioną świątynię naszego serca. Zarówno nasze ciało, jak i nasze ja zawierają się w pojęciu grzechu. Myśli cielesne są nieprzyjaźnią wobec Boga, Rzymian 8,7. A własne ja jest już przeklęte, skażone grzechem, a ten, kto z nim współdziała, współdziała również z grzechem. Życie własnego ja i życie w grzechu są nierozłączne. Dlaczego tak wielu ludzi nie osiąga zwycięstwa nad grzechem? Oni nadal kochają grzech. Postępują jak Saul, oszczędzają najlepsze owce i woły. Oni nie podążają za duchem. Na tej drodze tracą, jak Saul, pomazanie albo stają się nieprzydatnymi do otrzymania go. Posłuszeństwo duchowi to droga do uzyskania jego pełni. Jeśli ktoś potrzebuje świata, to Bóg mu je daruje w myśl prawa. Kto ma, temu będzie jeszcze dodany. Bóg także dzisiaj obdarowuje swoim światłem, jeśli tylko uda mu się znaleźć odpowiednie naczynie. Jakie są naczynia, w które może wejść Duch Święty? Są to ludzie, którzy z powodu zamieszkującego ich Ducha Świętego nie chcą być wielcy, którzy nie chcą być wielcy w Królestwie Bożym, ale którzy świadomie uważają się za zera, wykazując jednocześnie... Pragnienie duchowego wzrostu we wszystkich innych aspektach, stale się uniżając. Jan 3:30, którzy weszli i wchodzą w społeczność z Chrystusem przez Jego krzyż i śmierć, którzy składają na ołtarzu całą swoją ofiarę. Bóg posyła swój ogień tylko do ołtarza, na którym ofiara została już złożona. Ogień jest uwarunkowany przez ofiarę. O tym, który miał ducha ponad wszelką miarę, jest powiedziane, który za sprawą Ducha Świętego ofiarował siebie samego bez skazy Bogu. Hebrajczyków 9,14 Czy jesteś gotowy do poświęcenia się? Wtedy Bóg jest tym bardziej gotowy, aby zesłać swój ogień. Duch Święty jest dany tylko tym, którzy są Mu posłuszni. Bez Ducha Bożego nie ma zwycięstwa nad ciałem. W ósmym rozdziale listu do Rzymian powiedziano nam, że przez Ducha uśmiercamy uczynki ciała, co oznacza, że przez Ducha utrzymujemy nasze ciało w stanie śmierci. Duch Święty świadczy nam, że ciało nie jest dla nas użyteczne, że nie mamy czego się po nim spodziewać, że podlega ono rozkładowi. Największym szaleństwem jest usiłowanie przezwyciężenia ciała jego własną energią. W takim wypadku ciało walczy z ciałem, lecz stąd jest zupełnie jasne, że wynikiem tej walki jest tylko porażka. Jeszcze większe szaleństwo jest w uwielbianiu ciała. Ale nie jesteśmy już dłużnikami ciała. Na mocy ukrzyżowania Chrystusa zostaliśmy uwolnieni od służenia ciału. Tylko w grobie, w tym ciemnym miejscu, nasz stary człowiek może trwać w zapomnieniu dla nas i dla innych. Ale wielu czuje się w pewnym stopniu zobowiązanymi teraz wobec własnego ciała, a potem wobec innych. Ten, kto kłania się ciału, jest wrogiem Jezusa. Żyć dla siebie to być Jego wrogiem. O zwycięstwie jest powiedziane, Zwyciężyli go przez krew baranka, a nie umiowali duszy swojej aż do śmierci. Objawienie 12.11. Co oznacza, że zaparli się samych siebie. Jeśli chcę zaprzeć się siebie, muszę powiedzieć, ja już nie istnieję. Służenie ciału powoduje śmierć. Zamiast być naczyniem ducha, stajemy się zniekształceniem chrześcijanina a to zniekształcenie odpycha nienawróconych, przeraża przebudzonych, przyciąga elementy zepsute i pozostaje pod tą samą zasłoną, co grzech. 2. Naprawdę, musimy być pod łaską, jak to jest napisane w liście do Tytusa 2.11. Cała nasza istota musi być przeniknięta łaską i ogrzewana przez nią, aby gdy przyjdą do nas pokusy, nie znalazły w nas swego gruntu. Tak jak śnieg, który pada na rozgrzaną już ziemię w maju, zamienia się w wodę, tak samo zimne powiewy nierzyczliwości, surowe osądy i pogarda, okazywane innym nie powinny już znaleźć odpowiedniego gruntu w naszych rozgrzanych sercach. Bo tym właśnie jest łaska, jeśli znosimy utrapienia, cierpiąc niesprawiedliwie, 1 Piotra 2,19 Jeśli znamy łaskę, oszczędzimy sobie i innym wielu porażek. 3. Musimy być prowadzeni przez ducha, to znaczy chodzić w duchu. Postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniać porządliwości ciała. Galacjan 5,16 Niewątpliwie, Mogą być w nas oznaki wzburzenia, ale w obecności tych oznak musimy powiedzieć sobie jestem martwy dla Ciebie. To jest grunt, na którym można odnieść zwycięstwo. Nie czekać na moment, kiedy ogień jest rozpalony w nas, ale zabić wszystkie oznaki wzburzenia, zdeptać głowy, złych rząd, wyłupić oko, jeśli ciągnie nas do zła, odciąć nogę, jeśli ciągnie nas do upadku. Jesteśmy w stanie. Ułatwić sobie życie lub je obciążyć w zależności od tego, jak walczymy. Ten, kto chodzi w duchu, staje się zwycięzcą. On wie, w jakie położenie może nas wprowadzić jeden ruch, niezadowolona myśl czy kuszące spojrzenie. Zwycięstwo nad światem Wraz ze zwycięstwem nad grzechem mamy również zwycięstwo nad światem. Albowiem, istotą świata jest grzech, bo kto się narodził z Boga, zwycięża świat, a to jest zwycięstwo, które zwycięża świat, wiara nasza. Pierwszy Jana 5,4 Wiara połączyła się z Synem Bożym, z Jego krzyżem. Ciągle wracamy do tego punktu, ponieważ głównym punktem jest naśladowanie Jezusa. Tylko ci, którzy ukrzyżowali się dla świata, jak zrobił to Paweł, są w stanie pokonać świat. Jego rządza nie jest już w stanie go przyciągnąć, a jego nienawiść nie jest już w stanie go odepchnąć. Kto został ukrzyżowany z Jezusem jest martwy dla tego, co jest życiem dla świata. Dla porządliwości ciała, dla porządliwości oczu i dla pychy życia. 1 Jana 2,16 nie ma już takiej potrzeby. Po pierwsze, nie ma więcej organów do tego, ponieważ umarły one z Chrystusem i są przez wiarę zawarte w tej śmierci. Po drugie, posiada coś o wiele lepszego w Jezusie, który jest prawdziwym życiem. W Chrystusie naprawdę posiadamy wszystko to, co świat rzekomo posiada. Kto jest w nim, zawsze jest syty. A kto trwa w jego duchu, Nigdy nie jest pragniony. Ten, kto narodził się z Boga, żyje przez Boga. Tak jak nasz zewnętrzny człowiek, wzięty z Ziemi, ten, który narodził się z Boga, może żyć tylko przez Boga. Bóg jest miłością. Ten, kto żyje Bogiem, otrzymuje od niego miłość, miłość staje się jego życiem i dlatego jest znaną siłą w życiu, w świecie. Człowiek posiada to, czego świat nie posiada i za czym świat zasadniczo tęskni. Miłość jest zwycięską bronią, z którą pokonuje świat. Wiele dzieci Bożych ma bardzo błędne wyobrażenie o tym, co to znaczy zwyciężyć świat. Z reguły nie są oni jeszcze wolni od istoty świata, od jego porządliwości i uwodzicielstwa, i wierzą, że zostaną od niego uwolnieni, jeżeli znienawidzą wszystko, co nazywa się światem. Tak, rzeczywiście istnieje świat, którego musimy nienawidzić z głębi naszych dusz i z którym nie wolno nam w żaden sposób iść na kompromis. Ale jest też świat zagubiony, który mamy kochać z całą żarliwością naszej miłości. To jest świat, który Bóg umiłował tak bardzo, że mógł za niego oddać swego jednorodzonego syna. Jezus tak bardzo umiłował świat, że nie oszczędził dla niego swojego życia. Apostołowie również tak bardzo umiłowali ten świat, że z miłości do niego oddali swoje życie na krzyż, na spalenie. Ten świat nie był obojętny dla naszego Pana, on nosił go w swoim sercu, jego ostatnie słowa odnosiły się do tego świata. Mateusz 28, 19, Marek 16, 15, Łukasz 24, 47, Jana 17, 18 i 21, Dzieje Apostolskie 18. Uczniowie przyoblekli się w moc Ducha Świętego, aby służyć światu. Bez Ducha Świętego byliby bowiem pozbawieni miłości i dlatego nie mogliby służyć światu. Kiedy Jezus powiedział, Wy jesteście światłością świata, Mateusz 5:13, nie chodziło mu o to, że mając światło, które posiadamy, będziemy szukać wad i przywar tego świata. Kiedy On powiedział, Wy jesteście solą ziemi, nie oznaczało wcale, że mamy wygłaszać przed światem pogardliwe przemówienia. Światło nie może świecić bez odbijania i rozpraszania, sól nie może solić bez rozpuszczania. Dlatego też i my nie możemy służyć światu w żaden inny sposób, ani nie możemy go podbić, jak tylko poprzez poświęcenie i własną ofiarność. Jezus uczynił nas królami, mamy królować, ale teraz mamy królować na kolanach, sprawując nasze panowanie. Pewien młody człowiek powiedział mi niedawno, musiałam się nawrócić, ponieważ modlitwy mojej matki otaczały mnie dzień i noc. Matka pokonała syna, ale tylko na kolanach. Miłość jest silniejsza niż śmierć, potężniejsza niż piekło. Wielkie wody nie mogą jej zatopić. Miłość jest żarem płonącym na głowach naszych wrogów. Tylko jedna broń, może być używana przez dzieci Boże w walce z ich wrogami, a tą bronią jest miłość. Jezus uczynił nas kapłanami. Kapłani powinni nosić innych w swoich sercach. Ile dusz nosisz w swoim sercu? Może jeszcze nikogo? W takim razie, dziecko Boże, bardzo mi Ciebie żal. A o co się modlisz? Czy modlisz się zawsze tylko za siebie? Ale czy nie jest to zgubne dla twojego życia wewnętrznego, jeśli robisz tylko to? Spójrzcie, jak Abraham zatrzymał się przed Bogiem, pokłonił się przed nim i wstawił się za Sodomą. Wierzę, że oprócz gotowości do złożenia swego Syna w ofierze Bogu, Bóg cieszył się również z tego wstawiennictwa w imieniu Sodomy. Tak. Przynajmniej wynika z sojuszu przyjaźni, umówionego w następnych wersetach. Co sprawiło, że życie Dorotej Trudel było tak szczęśliwe i zwycięskie? Była kapłanką, w swoim sercu nosiła zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Jej ostatnie trzy godziny na ziemi były godzinami intensywnej modlitwy i kapłańskiego wstawiennictwa. Hudson Taylor. Przyjął do swego serca całe Chiny z ich 400 milionami mieszkańców w tamtym czasie. I tak Bóg dał mu coś. W ciągu 30 lat założył ponad 120 stacji misyjnych z ponad 700 misjonarzami. W ten sposób udało mu się zapalić światło w całych Chinach i ten mały płomień zamienił się w prawdziwą pochodnię, która oświetliła całe Chiny. Livingstone Jeden z najbardziej błogosławionych misjonarzy w Afryce umarł na kolanach. Powiedz mi, drogi bracie i droga siostro, czy to wszystko nie powinno nas obrócić w proch? Czy nie powinniśmy pokutować z powodu zimnej, kapłańskiej, lewickiej posługi? Z powodu tego, że potrafimy przejść obok martwych i zgubionych z zupełną obojętnością i bezdusznością? Dlaczego nie martwimy się tragedią tego narodu? Dlaczego nie płaczemy nad naszym zaślepionym otoczeniem? Czy też możemy powiedzieć, jak Piotr w pewnym momencie powiedział Co mam, daję wam. Dzieje apostolskie 3,6 Czy możemy powiedzieć o nas, jak to jest powiedziane o Marii? Zrobiła, co mogła. Marek 14,8 Jezus powiedział Oto przychodzę niebawem, a zapłata moje jest ze mną. Objawienie 22,12 ale czy otrzymamy naszą nagrodę, jeśli nie wykonamy żadnej pracy? Ktoż nie otrzymuje zapłatę i zbiera owoc ku życiu wiecznemu Jana 4, 36. Czy wykonujemy tego rodzaju pracę dla wieczności? Czy zbieramy snopy do spichlerzy nieba? O Abraham jest powiedziane i zbudował tam ołtarz? Pierwsza Mojżeszowa 12, 7, 13, 18 ale o locie mówi, lot miał bydło i trzodę i namioty. Pierwsza 13, 5 i 13:12. Co to o nas mówi? Nie przechodźmy obok tej prawdy obojętnie. My, jako uczniowie, mamy zadanie kontynuować i dokończyć dzieło Jezusa na ziemi. Mamy się przyczynić do odkupienia naszych braci i sióstr, czy nie jesteśmy okryci głębokim wstydem, gdy czytamy o Nechemiaszu, że nie rozbierał się dzień i noc, że nie tęsknił za odpoczynkiem, dopóki mury nie zostały ukończone? A jednak mógł on tylko umieścić martwe kamienie w murach. My powinniśmy przynieść żywe kamienie do duchowej świątyni. Więc dlaczego jesteśmy tak ospali? Czy nie powinniśmy wypowiedzieć tych samych słów, które wypowiedziała Estera, jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, o królu, niech będzie mi dane moje życie i mój lud. Estery 7:3 Kiedy będziemy w stanie zająć tę pozycję, kiedy odnajdziemy się jako ludzie, którzy już uporali się z samymi sobą, którzy już nie żyją dla siebie, ale żyją dla tego, który został za nich ukrzyżowany i zmartwychwstał. Zwycięstwo nad codziennymi trudnościami. Na zakończenie chciałbym zaproponować wam kilka wskazówek i podpowiedzi, w jaki sposób możemy zastosować naszą wiarę w praktyce w naszych codziennych trudnościach. Po pierwsze, bądź prosty, bądź czysty. Jeśli oko twoje jest czyste, całe twoje ciało będzie jasne. Mateusza 6:22. Być czystym Oznacza patrzeć tylko na jedną rzecz, mieć do czynienia tylko z Jezusem i tylko nim się kierować. Abraham był czysty, miał do czynienia tylko z Bogiem i jego obietnicami. Im bardziej jesteś w stanie zamienić się w dziecko przed Bogiem, tym lepiej. Jeśli będziesz traktował Boga jak dziecko, będziesz wiedział, że On traktuje Cię jak Ojciec. Naucz się, robić wszystko tak jak robi to dziecko nawet największe rzeczy i czyny bądź dzieckiem wobec ludzi bądź dzieckiem wobec Boga także wtedy gdy zdarzy ci się upaść dzieci wołają matkę kiedy upadają nie zapominaj że wieczne prawo mówi przyjdź i oczyść się gdy jesteś splugawiony czwarta Biblijne chrześcijaństwo jest bardzo proste: Bóg wymaga od nas tylko jednej rzeczy posłuszeństwa. Resztę Bóg robi sam. W takim razie odpowiedzialność, o której niektórzy mówią, też nie jest wielka. Większą odpowiedzialność ponosimy tylko wtedy, gdy wszystko robimy sami. Dziecko ma tylko jeden obowiązek być posłusznym. Tylko dzieci mogą poruszać się w Królestwie Bożym. Tylko słabi ludzie są w stanie zrozumieć Boga w Jego mocy. Musimy stać się Beniaminem, który jest między wałami Boga. Piąta Mojżeszowa 33,12, tylko mali i słabi ludzie znajdują miejsce w Bożych objęciach. Nie może objąć wielkich rzeczy tych, którzy są wielcy w swoim duchu, w swojej sile, w swojej energii. Nie bój się całkowicie oddać się Bogu bądź pewien, że oddaje swoją pracę w najlepsze ręce. Częściowe poddanie się tylko obciąża życie, podczas gdy pełne poddanie się tylko je ułatwia. Nie czyńcie tak jak wielu czyni, którzy tylko pozornie oddają się Bogu, bo taka jest moda, ale przy pierwszej okazji buntują się przeciwko swemu Panu i Mistrzowi. Są to ludzie, którzy chcieliby być błogosławieni, ale jednocześnie chcieliby pozostać swoimi panami. Zostaw wszystko Bogu. Naucz się powierzać wszelkie swoje okoliczności Bogu, niech pozostają takimi dotąd, aż panu będzie to potrzebne, aby wykonać swoją pracę. Bądź pewien, że nikt nie będzie w stanie zasłonić ci słońca, jeśli Bóg będzie chciał, by ci świeciło. U pana wszystko toczy się swoim torem, on na wszystko ma swój dzień i godzinę, trzeba tylko czekać. Tak długo, jak człowiek myśli, że musi się bronić, usprawiedliwiać i porządkować swoje sprawy, robi tylko bołagan. Zwróćcie uwagę na ducha. On jest niebiańskim elezjerem, który prowadzi cię przez pustkowia tego życia w kierunku niebiańskiego Izaaka. Tam, gdzie duch jest zasmucony, miłość i radość topnieją. On wiele pozostawia twojej wolnej woli, ale też zwraca twoją uwagę na wiele spraw. Jest tylko kilka przypadków, w których możemy określić prowadzenie przez Ducha Świętego jako podpowiadanie, w sensie naszego rozumienia tego słowa. Delikatne działanie Ducha Świętego człowiek może pojąć tylko wtedy, gdy jest czysty, gdy zaczyna rozumieć jego podpowiedzi i nie przeszkadza mu działać przez swoje opinie i niewiarę. Jednak w wielu przypadkach to słowo jest dla nas ważne. Na co natknie się Twoja ręka, byś to zrobił, to zrób to według swojej możności. Kaznodziei dziewięćdziesiąt. W wielu przypadkach wskazówki Boga znajdujemy w Jego Słowie, więc nie czekajmy na próżno, na głos. Naucz się liczyć z Jezusem nawet w skrajnym nieszczęściu i biedzie. On chce być dla nas wszystkim. Dla niego nie ma nic wielkiego, ani małego, ani łatwego, ani trudnego. Filip liczył się z tym, co miał, a Andrzej z tym, co mieli inni, ale obaj musieli dojść do wniosku, że tak dłużej nie da się żyć. Jezus liczył się z ojcem, więc zawsze miał powodzenie i zawsze zostawało mu dużo. Jan, szósty rozdział. Nawet pośród skrajnych przeciwności mamy pokazać się jako dzieci Boże, dzieci naszego Ojca Niebieskiego. Jezus powiedział: Aby widzieli wasze dobre uczynki. Mateusza 5,16 Świat nie może iść dalej niż to, co widzi. Najlepiej uczymy ludzi wierzyć przez naszą własną wiarę. Świat ma wrażenie, że Bóg jest surowy. Musimy mu pokazać, że Bóg jest miłością. Bóg odnosi się do człowieka w sposób zdumiewający. Środki łaski. Jeśli jesteśmy przekonani o konieczności prowadzenia zwycięskiego życia, ponieważ jesteśmy to winni Bogu i ludziom, jeśli jesteśmy zdobyci przez to pragnienie, to co musimy zrobić? Nie może być zwycięskiego życia bez zadośćuczynienia którego Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. Tylko na gruncie Golgoty możliwe jest życie w zwycięstwie. Nie mówimy o tym wystarczająco często, ale jeśli raz znajdziemy się na tym gruncie, jak możemy pozostać zwycięzcami? Przez używanie środków łaski, które Bóg nam dał. W dziejach apostolskich czytamy o Kościele w Jerozolimie. Trwali oni niewzruszenie w nauce apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzie Apostolskie 2,42 Pierwszym środkiem łaski jest nauczanie apostołów. Mówimy dzisiaj, słowo Boże, które mamy w Biblii, jest rzeczą zupełnie nie do pomyślenia, aby prowadzić zwycięskie, błogosławione, pełne mocy i owocne życie, jeśli nie jesteśmy wierni w czytaniu Słowa Bożego. To rozumie się samo przez się. Nie musimy tego podkreślać. Niemniej jednak ważne jest, aby o tym mówić. Doświadczenie mnie tego nauczyło. Jest jedno słowo, które często słyszeliśmy w latach powojennych odnoszą się do słowa niedożywiony. Jeśli ktoś jest niedożywiony, to znaczy jeśli brakuje mu pożywienia, to nie powinno go dziwić to, że może być pokonany przez chorobę. Nie ma on żadnych możliwości oporu. Wielu z nich nie postępowałoby w ten sposób, gdyby byli prowadzeni przez Słowo Boże. Jaka społeczność między Chrystusem a Belialem, albo jaka wspólnota wiernych z niewiernymi? 2 Koryntian 6, 6,15 Gdyby człowiek zawsze miał światło Słowa Bożego, nie chodziłby wieloma okrężnymi drogami. Słowo Boże daje nam moc. I Im bardziej jesteśmy nieokarmieni, karmieni, tym bardziej wzrasta nasza moc opierania się grzechowi. Potrzebujemy tej mocy szczególnie, jeśli mamy zwyciężać pokusach i zmaganiach codziennego życia. Jak możemy osiągnąć życie w zwycięstwie, jeśli nie korzystamy ze środków łaski, które Bóg nam dał, aby wzrastać i być wzmocnionymi w naszym życiu wewnętrznym? Kościół w Jerozolimie nie tylko stale trwał w nauczaniu apostołów, ale także w społeczności. Jest to drugi środek łaski, który dał nam Bóg. Tak chwalebne jest to, gdy dzieci Boże mogą pozostawać w społeczności ze sobą. Kiedy mogą razem studiować słowo i klęczeć razem w modlitwie. Ale jakże niewielu z nich korzysta z takiej przewagi. Z powodu drobnych kwestii wierzący jest często z dala od Kościoła i daleko od wspólnoty. Można zaniedbać społeczność ze świętymi tylko na krótki czas... Być może z powodu choroby lub z powodu życia w martwym duchowym środowisku, aby nauczyć się korzystać z tej zalety, z tego środka łaski. Uczestniczyłem w konferencjach w innych krajach, jak bardzo bracia tam doceniają tę społeczność, jaką drogę muszą przebyć, aby być obecnymi na takiej konferencji i zostać ubogaconymi o nowe siły i nową odwagę. Byłem Obecny na jednej społeczności, gdzie goście przyszli po siedmiu godzinach podróży, siedem godzin na dojazd, siedem godzin na powrót to cały dzień, a jednak nie sądzili, że jest to zbyt wysoka cena za posilenie i społeczność. O, jakże często tak nie jest w naszym wypadku, tyle lenistwa i opieszałości w uczestniczeniu w rozważaniach słowa i uwielbieniu ale my tak bardzo potrzebujemy być społeczności z sobą nawzajem. Wyobraź sobie, że na polu jest tylko jeden kłos. Co się z nim dzieje, gdy wieje na niego silny wiatr? Łamie się i pada na ziemię. Tak jest. Ale gdy nie ma tylko jednego kłosa, ale są setki tysięcy lub więcej kłosów, to co się z nimi dzieje, gdy zawieje na nie silny wiatr? Będą one falować i kołysać się na jedną lub drugą stronę, ale nie będą się łamać ani spadać na ziemię. Jeden kłos będzie się wyginać na drugim, który będzie wspierać pierwszy. W ten sposób kłosy będą się wzajemnie wspierać. Jest to obraz błogosławieństwa społeczności. W ten sposób służymy sobie nawzajem. W ten sposób każdy z nas otrzymuje błogosławieństwo i pomoc w swoim życiu wewnętrznym. Może człowiek jest wewnętrznie zmęczony i znużony, ale kiedy słyszymy o innych, którzy są w takiej samej sytuacji jak my, a doświadczają życia w zwycięstwie, jesteśmy zachęceni i wzmocnieni. I wtedy ta osoba jest szczęśliwa, że może iść wspólną drogą. Jeżeli chcesz prowadzić życie w zwycięstwie, to musisz pozostać w społeczności, tak jak to czynili pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie, nie wycofuj się ze społeczności z nieistotnych powodów. Potrzebujesz tego. Nie można tego uniknąć bez narażania swojego życia wewnętrznego. To jest pewne, także wśród wierzących są tacy, którzy wolą żyć dla siebie, ale oni nie mogą osiągnąć zwycięskiego życia. Oczywiście nie muszą oni znosić częstych wewnętrznych konfliktów, są w stanie podążać za własnymi myślami, opiniami, co może być dla nich nawet radością. Nie są oni jednak uwolnieni od swojego niepokoju, pozostając w życiu dla siebie. Nauczyć się nosić i znosić siebie nawzajem jest wielkim zwycięstwem. Nie, nie jest zwycięstwem żyć dla siebie. Jeśli wycofujemy się ze społeczności, wyrządzamy wielką szkodę i krzywdę naszemu życiu wewnętrznemu. Potrzebujemy społeczności. Jeśli ją zaniedbamy, konsekwencje będą dla nas przykre. Niech Bóg pomoże nam być wiernymi w używaniu tego środka łaski, tak jak to czynili wierzący w Jerozolimie, aby pozostać w społeczności. Trzecim środkiem łaski w Jerozolimie było łamanie chleba. Wieczerza Pańska, jak ją później nazwano. Wiedzieli oni, że wieczerza Pańska posiada szczególną moc i dlatego pilnie w niej uczestniczyli, na początku nawet, codziennie. Ale czymże z czasem stało się łamanie chleba? Jak mało podobieństwa wykazuje w wielu miejscach wieczerza Pańska do prostego łamania chleba opisanego w Ewangelii? Wieczerza pamiątki cierpień Chrystusowych obchodzona przez dzieci Boże jest tą wieczerzą, przez którą wierzymy i otrzymujemy przebaczenie grzechów, lecz przebaczenie to możemy otrzymać i przyjąć tylko przez wiarę przelaną krew Jezusa Chrystusa, przygotowawszy się i postanowiwszy definitywnie zerwać z grzechem. Jednak kto z nas już zdecydował się zerwać z grzechem i żyć tylko dla Boga? Chcemy korzystać z każdej okazji, aby spożywać wieczerzę pańską z dziećmi bożymi. Jest to nasza cudowna korzyść. W ten sposób możemy wejść do społeczności z naszym wywyższonym i zmartwychwstałym panem, a społeczność z nim daje nam również społeczność z innymi. Jak to wzmacnia i zachęca nas do kontynuowania wędrówki na wąskiej drodze przez moc tego pokarmu. W takich przypadkach szczególnie stosowne jest powiedzieć to wzmacnia moją duszę. I ostatnia rzecz, o której tu mowa, to modlitwa. To też jest środek łaski, nie ostatni i nie najmniejszy. Życie w zwycięstwie jest możliwe tylko wtedy, gdy nasze życie stanie się życiem modlitwy. Żyć modlitwą to nic innego, jak modlić się w samotności. Wielu ludzi modli się rano, w południe, wieczorem, w szczególnych okolicznościach, ale niestety nie prowadzą życia modlitewnego. Czym zatem jest życie modlitewne? Wierzący zaczyna dzień z Panem i razem z Nim przez ten dzień przechodzi. Życie modlitwą nie oznacza klękania i ciągłego wypowiadania słów modlitwy. Żaden człowiek nie jest w stanie prowadzić takiego życia. Ale oznacza, to bycie w stałej łączności z Panem, w modlitewnej relacji z Nim, proszenie Go o wszystko, oczekiwanie wszystkiego od Niego, powierzanie wszystkiego w Jego ręce z wdzięcznością, nie podejmowanie żadnej decyzji bez konsultacji z Nim, bez pytania go o radę. Kiedy czujesz, że jakaś rozmowa będzie Cię denerwować, jeśli to będzie siać niepokój w Twoim sercu, to spójrz w modlitwie na Pana modlitwie, proś go, aby cię ochronił, aby wylał olej Ducha Świętego na niespokojne serce i ono się uspokoi. Kiedy nie możesz powiedzieć nic innego, jak tylko imię, które jest ponad wszystkie imiona, kiedy można tylko zawołać Jezu, to nawet wtedy przekonasz się, że imię pana jest mocną wieżą, sprawiedliwy ucieka do niej, jest bezpieczny. Przypowieści 18, 10. Niech modlitwa stanie się oddechem Twojej duszy tak, abyś nie mógł już żyć bez modlitwy, a Twoje życie będzie zwycięskie i błogosławione. Czy chcesz osiągnąć życie w zwycięstwie, żyć tym życiem? To poddaj się z całego serca, ciała i duszy swojemu Panu i proś go o łaskę, aby chwalić go zawsze i we wszystkim.